marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W 2013 roku po raz pierwszy zorganizowano tropem wilczym bieg pamięci żołnierzy wyklętych w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Od 2015 roku bieg ten ma charakter ogólnopolski. W tym roku odbywa się 11. edycja tego biegu, w której także bierze udział nasza miejscowość i myślę, że jeżeli chodzi o Kodeń, to jest chyba 8. edycja. Witam wszystkich przybyłych, witam pana wójta, witam radnych Rady Gminy, witam radnego powiatu Biała Podlaska, witam wszystkich zawodników. Chciałabym, żebyśmy rozpoczęli tę uroczystość od hymnu. Baczność do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy żyjemy. Co na mocy przemów wzięła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz do Polski, z ziemi polskiej do Polski. Zatwory przewody, złączy się z narodem. Marsz, marsz do Polski, z ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem, złączyć się z narodem. Szanowni Państwo, po raz kolejny tu w Kodnie spotykamy się, by oddać hołd żołnierzom niezłomnym, niektórzy mówią wyklętym. Drodzy Państwo, to jest Kodeń specyficzną miejscowością. Bieg ten zaczyna się przy pomniku Powstania Styczniowego i będzie kończył też przy pomniku Powstania Styczniowego. Zarówno i powstańcy styczniowi, jak i żołnierze niezłomni walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę. Drodzy Państwo, bieg się odbywa po Kalwarii Kodeńskiej. To też jest wymowne o współpracy z Ojcami Oblatami. Biegnie ojciec ekonom, Rafał Filimoniuk tutaj z nami i kleryk Piotr Ochlak. Także oblaci są reprezentowani także w tym biegu ku czci żołnierzy wyklętych, którym ta pogoda pewnie by zupełnie nie przeszkadzała, żeby nieść rozkazy czy atakować najeźdźców. Pomodlimy się o pokój na świecie, szczególnie żeby już nie było potrzebne taka danina krwi z naszej strony i o to, aby Bóg nam zawsze towarzyszył i prowadził nas. Powierzmy to wszystko Matce Najświętszej. Ten mój słuch jest adekwatny do tego, co chcieliśmy tutaj zrobić. W sąsiednim namiocie chcemy zbierać cegiełki na budowę pomnika powstańcom styczniowym. To jest ta zwycięska bitwa, która miała miejsce w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Jakoś w Kodniu tego właśnie pomnika powstania brakuje. I ta idea od wielu, wielu lat funkcjonuje. Może się wreszcie w tym roku ziści. Thank you.